Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze słychać. Taki jestem trochę niepewny, bo mamy problemy z kamerą, ale myślę, że żadnego problemu nie będzie tym razem, bo ostatnio była akcja taka, że straciliśmy cały materiał i to dość ważny materiał. Ale dobra, nie przejmujemy się teraz tym. Pryskamy zetorem, więc słychać może nie za dobrze, ale staram się dobrze tutaj mówić do mikrofonu. Pryskamy na chwasty jednoliścienne, głównie tutaj samosiewy jęczmienia ozimego. Do tego dochodzi regulacja rzepaku. Zobaczymy jeszcze, jak później z tą regulacją będzie wyglądała sprawa, bo na naszych ziemiach to takie jest, no wiecie, no trzeba uważać. Tutaj rzepak to jest tak z głową wszystko. Pierwszy zabieg był robiony na chwasty dwuliścienne, też powschodowo. Niestety nie mogłem tego nagrać, bo nie było mnie. Ale teraz postaram się wszystko nadrobić. W pierwszej dawce poszedł petać 1,5 litra na hektar. Do tego Zorro 0,078, ta śmieszna dawka. I Major 0,3 litra na hektar. Wszystkie produkty z firmy Invigo, również teraz i później, tak jak mówiłem, same jesienne zabiegi, no to jest paleta oprysków, jeśli by to tak złożył. No jest bardzo dużo na ten rzepak, ale nie trzeba się tego tak bać, jeśli się to robi wszystko systematycznie, na czas, nie będzie z tym problemu. W naszym przypadku chwastów nie ma za wiele, ale no, pryskamy. Tutaj zaznaczona jest ta odmiana. Odmian jeszcze nie widać śladu, tak jak opatrzymy. Ale na pewno później jakieś tam różnice będą, ale jeszcze jest na to za wcześnie. Pierwszy oprysk był wykonany w fazie 2-4 liści. Teraz drugi raz pryskamy, już szósty liść wychodzi miejscami, tak generalnie jest 5. Ale od 4-6 liści ten zabieg można wykonywać. Ładna pogoda, troszkę jeszcze czekałem na rosę, aż zejdzie, no bo ten dzień jest jednak krótszy. Samosiewów jęczmienia tak nie widzimy za wiele tutaj, ale to się dopiero teraz okaże, jak ten środek zadziała. Myślę, że da radę, nie ma tego dużo. Na tym kawałku drugim jest dwie takie łatki beżu, ale to jest tam od zawsze, gdzieś takie oporne, no naprawdę niedużo tego będzie z ar, może dwa, ale siedzi to i siedzi w tej ziemi. Dawkę dajemy 195 litrów na hektar, teraz się waha w tej chwili. Sterowanie do prędkości jazdy, bardzo wygodna sprawa. Wyobrażam sobie pryskać teraz bez komputera, jednak nie ma tej dokładności takiej. Nie przepadam za takimi zabiegami. Pryskanie to jest takie dla mnie mniej ciekawe, ale no trzeba robić, nie ma na to wyjścia. Wziąłem sobie tutaj jeszcze buteleczki, żeby pokazać wzrokowo, bo to jest najlepiej jak człowiek zobaczy, ale to może zatrzymam się, bo tutaj w ciągniku to hałasuje, nie będziemy się wygłupiać, nigdzie nam się nie śpieszy. Z chwastów tutaj dwuliściennych, co tam było? Haber bławatek, komosa biała, jakieś osty widziałem też, były już spalone opryskiem, ale niedużo tego było. Teraz jednoliścienne będą, chwastnica na pewno dojdzie do tego. A tak poza tym jestem bardzo zadowolony, chwastów wiele nie ma. Myślę, że coś z tego będzie. O, tutaj kępka jakaś, kombajn zgubił pewnie jęczmienia. Dobra, cyk, 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 cyk. Wybrałem sobie ten parszywy kawałek cholerka na tutaj właśnie, może jeszcze na nagranie. Takiego
do czegoś, ale tak wyszło. Siadliśmy na tamtym, było nagranie, teraz tutaj. GPS do tego to byłaby super sprawa, nic bym nie musiał robić z tymi sekcjami. Chociaż to i tak jest wygodne, a nie, że gdzieś tam muszę sobie sięgać, wiecie. A tu tylko pyk, pyk, pyk. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Żebym tylko... Nie, dobra, włączyłem wszystkie, to się pozamyka. Tutaj poprzeczniak jest, także obsada dość duża, jakieś nakładki, ale lepiej tej nakładki trochę zrobić, jak później te ząbki. Trochę się zjeździ, także obsadę zmienimy do właściwej, jak jest za gęsto na poprzeczniaku. A tutaj, no te jęczmienie wyskakują na poprzeczce. 12 pryskany. Udałoby się go odmalować. Może pomyślimy coś na ten temat. Jakieś filmiki, tylko ciągle brakuje na to wszystko czasu. To tutaj mamy. Czysty fragment trafiłem. Ale rzepaczek jest, o. Oj, będę dotykał chemię, ale dobra. Jeden liść, drugi, trzeci, czwarty. O, piąty tutaj jeszcze taki mały jest z liści właściwych. I tutaj jeszcze taki problem doszedł do tego, że kilka dni po wschodach poszedł nam taki solidny deszcz i popatrzcie, jak wypłukał. Jest bardzo taki wiotki poprzechylany. Nie wiem, to trochę nieciekawie wygląda, ale no jakoś sobie z tym musimy poradzić. Wschody generalnie są bardzo dobre. Obsady tak naprawdę nie liczyłem jeszcze. Musiałbym z miarką dokładnie, bo to takie sobie metr ręcznie odmierzać tam na oko, to nie, to porządnie trzeba zrobić. Wtedy coś konkretnie można mówić, a nie takie coś. Dosyć mokrawo jest, bo też nas te trochę deszcze blokowały z tymi opryskami. Z tym pierwszym udało się dosyć dobrze, a teraz trochę czekaliśmy, ale termin jeszcze jest. Jeszcze 6 liści nie ma tak naprawdę. Tutaj się pokazują, że jest dobrze. 195 litrów na hektar, byłoby 200, ale tak nam wychodzi fajnie, że jak damy 195, no to na te 15 hektarów opryskiwacz niby jest 2,5 tysiąca litrów, ale jest tak dolany solidnie po korek, że to nam idealnie starcza. Już po tym pierwszym się udało tutaj sprawdzić. Telefon dzwoni, dobra. Także skończyłem pryskanie na dzisiaj, drugi kawałek skończony, opryskiwacz złożyłem po tym telefonie, już więcej nic nie nagrywałem, pomyślałem tylko, że na koniec pokażemy tutaj, które środki zastosowaliśmy. Ten pierwszy zabieg, który nie nagrałem, no to wszystko herbicydy, Metax, Zorro i Major. Wszystkie dawki były powiedziane, pokazane, także nie będę już tutaj powtarzał. Najlepiej jak wzrokowo człowiek widzi, dlatego też pokazuję te butelki. Każdego środka specyfikacje najlepiej też sprawdzić sobie dokładnie wszystkie chwasty, jakie zwalcza, bo to jest w głowie też ciężko zapamiętać czasami jakieś takie mniej występujące, no to zależy od regionu, kto co tam ma u siebie. No i tutaj dzisiejsze pryskanie. Aj, wieje trochę, nie wiem czy to nie będzie zakłócać. Mamy tutaj bukata, jest fungicydem, też tutaj troszkę nie dopowiedziałem, ponieważ mówiłem, że zwalczamy chwasty, samosiewy, ale do tego też dochodzi fungicyd i tutaj los owados, insektycyd, do tego jenot, właśnie jenot jest na samosiewy i mepik, regulator wzrostu. I to byłby taki komplet, tutaj cztery środki. No i co? Myślę, że to jakoś się sprawdzi. Jeżeli samosiewy będą dalej wybijać, no to zastosujemy jeszcze rento w dawce 0,75 litra. Ale to się dopiero okaże. Poczekamy kilka dni. I byłoby, myślę, z tej akcji na tyle. Będziemy dalej nagrywać, jak tam sytuacja wygląda. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten rzepak wytrzyma po tych deszczach, bo ta szyjka jest jednak taka wypłukana
I boję się, co będzie, gdy przyjdzie mróz. Może być trochę osłabiony, ale to... Ale może nie będzie źle. Bądźmy dobrej myśli i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.